Donald Tusk w piątek, prognozy nie są przesadnie alarmujące. W związku z tym służby podległe premierowi Tuskowi, służby państwowe działały tak, jak działały. Widzimy tego skutki dziś, wczoraj i niestety jeszcze w ciągu najbliższych godzin także będą widziane skutki tych niedociągnięć, zaniechań, zaniedbań, podejścia, bo można by tak powiedzieć, że podejście rządu koalicji 13 grudnia jest niewłaściwe, mówiąc oględnie. Ja chciałbym rozpocząć od podziękowania dla wszystkich tych, którzy wspierają poszkodowanych. W biurach posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości od niedzieli prowadzona jest zbiórka. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy w tej zbiórce uczestniczą. Koordynuje akcję pomocy w województwie śląskim poseł Prawa i Sprawiedliwości, w województwie dolnośląskim poseł Prawa i Sprawiedliwości pan Paweł Hreniak, w województwie opolskim poseł Prawa i Sprawiedliwości pan Marcin Ociepa. Zdecydowaliśmy jako partia również o tym, żeby przeznaczyć pieniądze poprzez Caritas na rzecz poszkodowanych. Rozmawiałem na ten temat z liderem Prawa i Sprawiedliwości, panem premierem Jarosławem Kaczyńskim. 250 000 zł przeznaczymy na pomoc poszkodowanym. Zostaliśmy okradzeni przez nominatów z koalicji 13 grudnia w Państwowej Komisji Wyborczej z finansowania, ale dzięki ofiarności Polaków zebraliśmy pieniądze. W związku z tym postanowiliśmy, żeby wpłacić część z zebranych pieniędzy właśnie na rzecz poszkodowanych. Ale proszę Państwa, ta ofiarność Polaków nie zastąpi instytucji państwowych. To trzeba bardzo mocno podkreślić. To instytucje państwa polskiego są zobowiązane do tego, żeby nieść pomoc. Niestety dziś widzieliśmy konferencję prasową Donalda Tuska i Jerzego Owsiaka, a więc mamy do czynienia z próbą zastępowania instytucji państwowych instytucjami pozarządowymi. To jest fatalny kierunek. Kiedy popatrzymy na to, jaki jest dorobek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zestawimy te zbiórki coroczne z wysokością budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, z którego jest finansowana opieka zdrowotna, no to widzimy różnicę. To, co zbiera Owsiak, to jest promilem wydatków ponoszonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Swoją drogą pytamy, gdzie jest pani minister zdrowia, gdzie się schowała, dlaczego nie wspiera poszkodowanych, przecież poprzez błędy związane z zarządzaniem sytuacji kryzysowej doszło do spóźnionej ewakuacji szpitala w Nysie. Widzieliśmy na zdjęciach, jak to chorzy byli transportowani na pontonie. Naprawdę ma się wrażenie, że na dane stanowiska, które obecnie piastują niektórzy politycy, nie zostali wybrani w drodze kompetencji, tylko w drodze losowania. Oczekujemy od rządzących podjęcia realnych działań. Oczekujemy od rządzących, że te projekty, które zostały złożone przez nas, przez Prawo i Sprawiedliwość, będą procedowane. I nie ma tu żadnych wymówek, bo musimy pomóc powodzianom, a nie bawić się w politykę tak, jak obecnie się bawią rządzący. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w sytuacji kryzysowej, w sytuacji kataklizmu niezwykle ważne jest to, jak zarządza się przepływem informacji, zarówno pomiędzy poszczególnymi instytucjami państwowymi, jak i również jakie komunikaty wypływają od władzy bezpośrednio do obywateli. A dzisiaj, szanowni państwo, jest jeden wielki chaos, dezorganizacja i kakofonia, jeżeli chodzi o działanie instytucji publicznych. Konferencja za konferencją, każdy minister ma swoją, każda instytucja wydaje oddzielne komunikaty, często sprzeczne ze sobą. Czołowe polskie media nie są wpuszczane na posiedzenia sztabów kryzysowych, co jest skandalem, ponieważ to ogranicza dostęp obywateli do informacji. Tak, szanowni państwo, nie powinno być. Od samego początku, kiedy tylko nadciągał ten niszczycielski nad Polskę niż, który dzisiaj sieje w naszym kraju spustoszenie, byliśmy świadkami jednego wielkiego galimatiasu, jeżeli chodzi o komunikowanie. Pan premier Donald Tusk w piątek potrafił wyjść na konferencję prasową dzień przed tragedią, wtedy, kiedy zbroiła się cała Europa. Podejmowano różnego rodzaju działania po to, by zabezpieczyć swoich obywateli. Czesi, Niemcy, Austriacy.
premier Donald Tusk w piątek zrobił konferencję prasową, na której powiedział, że nie ma powodów do paniki, szanowni państwo. Prognozy nie są zbyt alarmujące. Mniej więcej tak brzmiał ten komunikat. Zanim Wody Polskie również wydawały komunikaty, z których wynikało, że właściwie sytuacja jest daleka od krytycznej, od katastrofalnej. W związku z tym nie ma powodów do tego, aby opróżniać zbiorniki retencyjne i przygotowywać je na uderzenie fali powodziowej. Szanowni państwo, tak nie powinno działać państwo, tak nie powinien wyglądać proces komunikowania w sytuacji kryzysowej. Nie musielibyśmy być świadkami nagłych, pospiesznych ewakuacji miast, szpitali, gdzie ciężarne kobiety na pontonach, szanowni państwo, na pontonach pod osłoną nocy były transportowane poza szpitale, które już kilka godzin później były zalewane. Sprzeczne komunikaty. Pani Kloska wychodzi z jakimś kontrowersyjnym pomysłem oprocentowanych kredytów dla ludzi, którzy stracili majątek życia. Po czym pan Zgorzelski z tej samej formacji politycznej mówi, że on w to nie wierzy i to jest nieprawda. Pan Hołownia jednego dnia wychodzi i mówi, że będzie nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, po czym prostuje go Donald Tusk i zaraz mówi, że nie, wcale to posiedzenie nie jest konieczne. Dzisiaj się okazuje na sztabie kryzysowym, spółka państwowa Tauron poza wiedzą polskiego rządu spuszcza wodę, niekontrolowany zrzut wody przeprowadza do zbiornika Mietków, bez konsultacji, szanowni państwo, z rządem, co naraża kolejne osiedla we Wrocławiu na zalanie. No tak to nie powinno funkcjonować. Ludzie dzisiaj nie mogą się czuć z tym rządem bezpieczni. Ludzie oczekują w takiej sytuacji pomocy, wsparcia, przewidywalności i uporządkowanych, jednoznacznych komunikatów, gdzie mogą w jednym miejscu uzyskać informacje o nadchodzącym zagrożeniu, o potencjalnej pomocy, z której mogą skorzystać. Tego dzisiaj nie ma, ponieważ każdy resort, każda instytucja mówi co innego i jedna instytucja podważa drugą. To tyle z naszej strony. Bardzo prosimy o pytania. Dzień dobry, Łukasz Kisław, Fakty TVN. Chciałem się spytać, czy wpis w mediach społecznościowych Antoniego Macierewicza i to w takim czasie zagrożenia powodziowego i wysyłanie premiera do Berlina, to jest coś, z czym się panowie zgadzacie i pochwalacie? Panie redaktorze, ale ja nie znam tego wpisu. To ja mogę panu zacytować. Proszę. Po zapowiedzi łamania konstytucji oraz szantażu wojskami okupacyjnymi Donald Tusk chciał zostać mężem opatrzności, ratując przed powodzią. Wyszło tragicznie. Panie premierze, proszę wracać najlepiej do Berlina. Tutaj tylko przeszkadzasz, przepraszam, lans zrobisz później. Znaczy to, że Donald Tusk i jego zachowanie, sprzeczne komunikaty psują w jakiś sposób całą akcję ratunkową i prowadzą do chaosu komunikacyjnego, kakofonii, to jest fakt obiektywny i to zresztą wystarczy sobie poczytać internet, jak ludzie również z tych terenów dzisiaj zalewanych oceniają te komunikaty. Gdyby nie wsparcie służb, a także również ludzi dobrej woli, ochotniczych straży pożarnych, które przecież w ostatnich miesiącach usłyszały z ust obecnie rządzących tyle cierpkich, gorzkich słów pod swoim adresem, gdyby nie te siły Wojsk Obrony Terytorialnej, to dzisiaj naprawdę ludzie byliby pozostawieni sami sobie. Także wielkie podziękowania, chylimy czoła przed wszystkimi służbami, które są zaangażowane we wsparcie dla ludzi. Natomiast my jesteśmy tutaj dzisiaj po to, aby apelować do rządu o pewne zapanowanie nad tą sytuacją, którą dzisiaj mamy, podjęciem również konkretnej inicjatywy legislacyjnej. Bo od tego jest rząd, od tego są właśnie politycy, od tego jest opozycja merytoryczna, aby przygotować konkretne projekty merytoryczne, wsparcie dla przedsiębiorców, dla samorządów, dla obywateli. Bo tego dzisiaj ludzie potrzebują, a rząd kapituluje. A czy zgadza się pan z wysyłaniem premiera do Berlina? Panie redaktorze, odniosłem się już do tego wpisu. Bardzo proszę, kolejny redaktor. Panie redaktorze, przedstawiliśmy przed chwilą cały wachlarz instrumentów pomocy ludziom, którzy tam jeszcze walczą z powodzią, ale za chwilę będą odbudowywać swoje gospodarstwa i swoje przedsiębiorstwa. Informujemy, że zostawiliśmy dwa systemy wsparcia dla przedsiębiorców w Polskim Funduszu Rozwoju i dla samorządów Banku Gospodarstwa Krajowego. Tam są nawet gotowe wnioski, wystarczy tylko zmienić tytuł i możemy już ruszać. Nam wszystkim powinno zależeć na tym, żeby to się jak najszybciej stało.
wnioskujemy o dodatkowe posiedzenie Sejmu natychmiast, żeby ci ludzie mieli pewność, że polskie państwo ich wspiera. A pan zadaje tego rodzaju pytania. No naprawdę odrobinę przyzwoitości. Ja bym apelował do TVN-u, żebyście państwo nie robili polityki, żebyście państwo nie robili polityki na ludzkiej tragedii, bo dzisiaj ludzie oczekują działania i wsparcia. Czas na rozliczenia naprawdę przyjdzie. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Dzień dobry, Radosław Jankiewicz, Republika. Mam pytanie o budowy zbiorników retencyjnych, a właściwie o blokowanie tych budów. Wiemy, że w Kotlinie Kłodzkiej powstały 4 takie zbiorniki. Planowanych było znacznie więcej. Wiemy też, że były przeprowadzane prace, jeśli chodzi o rzekę Odrę i zbiorniki zlokalizowane przy jej biegu, ale także cała seria, bodajże już tutaj jest 16 zbiorników retencyjnych w całej Polsce, Małopolska, Lubelszczyzna, Podkarpacie, które zostały zablokowane no de facto po przejęciu władzy. Wysiłek Prawa i Sprawiedliwości, kiedy sprawowaliśmy władzę, był skoncentrowany właśnie na budowie zbiorników retencyjnych. Gdyby nie te 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, nie powstałby zbiornik retencyjny w Raciborzu. W związku z tym dziś mielibyśmy katastrofę powodziową we Wrocławiu, w Opolu. To dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości powstały zbiorniki retencyjne z Raciborzem na czele. Gigantyczne znaczenie ma zbiornik raciborski. Dzisiaj słyszymy, że jest wypełniony w 78%. Właśnie tutaj pan poseł Rafał Bochenek słusznie zwracał uwagę na fatalną politykę informacyjną rządzącą. Te informacje powinny być precyzyjne i powinny być udzielane bezpośrednio zainteresowanym, bo potem konsekwencje będą tragiczne. Tak jak Donald Tusk w piątek powiedział, że prognozy nie są przesadnie alarmujące. No i potem nastąpiła tragedia, gdyż on zdemobilizował służby, zdemobilizował ludzi. Ludzie słuchali i cóż, usłyszeli, że no w zasadzie nie muszą się ewakuować. Mogą w domu zostać. To jest ocena braku kompetencji Donalda Tuska. Jeżeli do tego dodamy jeszcze fakt, że od 13 grudnia zeszłego roku nie zbierał się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, no to kto Polską rządzi? Kto Polską rządzi? A dlaczego zaniechano budowy kolejnych zbiorników retencyjnych? Dlaczego zaniechano przywrócenia żeglowności na Odrze? Z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest religia klimatyczna, której wyznawcy dziś Polską rządzą, a więc oni chcą Odrę zmienić w skansen, a nie w rzekę żeglowną. No i druga sprawa to interesy niemieckie. Żeglowność Odry narusza interesy niemieckie, bo przecież Niemcy wolą korzystać i czerpać dochody, zyski z handlu z Czech, a nie je utracić, bo by je utracili te zyski, gdyby handel był prowadzony poprzez Odrę. Tak był prowadzony za PRL-u. Czechosłowacja poprzez Odrę miała możliwość właśnie sprzedaży swoich produktów i dalej ich transportu drogą morską. Więc to są te dwa powody, dla których rządzący nie realizują inwestycji niezbędnych dla bezpieczeństwa naszego kraju i dla rozwoju gospodarczego Polski. Panie redaktorze, gdyby nie zbudowany przez nas, dokończony w 2022 roku zbiornik raciborski suchy, to najprawdopodobniej w najbliższych dniach do Opola i Wrocławia wlałoby się 180 milionów metrów sześciennych wody. Fala miałaby kilkanaście metrów. Chciałem jeszcze dopytać o rolę obecnych polityków, wcześniej nie, czyli pani wicemarszałek Sejmu Wielichowskiej, pani wiceminister Zielińskiej, organizacji ekologicznych. Były też uchwały samorządów w sprawie blokowania tych planów rozbudowy retencji, chociażby w okolicy Kotliny Kłodzkiej. Przypomnę też, że obecny wojewoda dolnośląski był starostą kłodzkim. I zauważmy, że samorządy zdominowane przez Platformę Obywatelską były przeciwne budowaniu zbiorników, a dzisiejszy wojewoda
To trzeba będzie oczywiście wyjaśnić już po zakończeniu akcji ratunkowej. Wystąpił o wsparcie Wojsk Obrony Terytorialnej dopiero w sobotę po południu. A więc to taka niechęć, tak to trzeba odczytywać, wobec Wojsk Obrony Terytorialnej spowodowała, że nie dopełni swoich obowiązków. W mojej ocenie można postawić zarzut niedopełnienia obowiązków, bo jeżeli nie wprowadza się do akcji ratunkowej wojska, nie wiadomo z jakich przyczyn, czy z braku kompetencji wojewody dolnośląskiego, czy też z powodów politycznych, bo mu się nie podobają Wojska Obrony Terytorialnej. Przypomnę, że ci, którzy dziś Polską rządzą, kiedy była ustawa powołująca Wojska Obrony Terytorialnej, głosowali przeciwko. Dziś Wojska Obrony Terytorialnej wykonują rolę służby cywilnej. Są zawsze gotowi, są zawsze blisko, pomagają mieszkańcom terenów, które zostały dotknięte klęskami żywiołowymi. Tak, wykonują taką rolę w czasach pokoju. Dziś Wojska Obrony Terytorialnej wykonują rolę służby obrony cywilnej i wykonują ją perfekcyjnie. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność, może w jednym zdaniu, odpowiedzialność pani Wielichowskiej i pani Zielińskiej. No szanowni państwo, ja się dziwię, naprawdę się dziwię, że tym paniom nie wstyd dzisiaj jechać na Dolny Śląsk, na Śląsk, do województwa opolskiego i udawać, że coś koordynują na jakichś sztabach. Bo też tam się przecież na tych konferencjach te panie przewijały. A przecież to są dwie osoby najbardziej zaangażowane w to, żeby blokować wszystkie te inwestycje, które miały, czy były związane z rozbudową całej infrastruktury retencyjnej. No przecież pani Zielińska wprost mówiła, że budowa zbiorników retencyjnych jest szkodliwa, jest niebezpieczna wręcz dla środowiska. Pani Wielichowska jeździła do ludzi, bardzo często kreśląc nieprawdziwą rzeczywistość przed ich oczyma, do mieszkańców i podkręcając te negatywne emocje, wzburzając społeczność lokalną po to, by protestowała przeciwko tym inwestycjom. I to jest skandaliczne, że dzisiaj te osoby mają czelność jechać na miejsce tragedii, bo to jest wielka tragedia, która się tam rozgrywa i no, mówić, że one w jakiś sposób współczują i ronić krokodyle łzy. To jest naprawdę niepoważne, bo to są te osoby, które są współodpowiedzialne za to, że dzisiaj doszło do zalania tych miast, blokując te kluczowe inwestycje z punktu widzenia retencji i zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta. Dzień dobry, Dominik Labda, TVP Info. Ja mam pytanie związane z wpisem pani poseł do Parlamentu Europejskiego Anny Zalewskiej, która napisała, że w 2019 roku rząd Mateusza Morawieckiego zdecydował o budowie 4 z 9 planowanych wówczas zbiorników retencyjnych w Kotlinie Kłodzkiej. Chciałem zapytać, dlaczego nie zdecydowano się na budowę 5 pozostałych zbiorników? No, ze względu na hejt w wykonaniu tych, którzy dziś Polską rządzą, ze względu na opór samorządów. Przypomnę jeszcze raz, że dzisiejszy wojewoda dolnośląski był starostą kłodzkim w tym czasie. Proszę zapytać, czy był za budową tych zbiorników retencyjnych. Proszę zapytać obecnego wojewodę. Jest okazja, często występuje na konferencjach prasowych. Dziś chyba występował razem z Jurkiem Owsiakiem. No fajnie, bo tak fajnie pomagają. Przypomnę, że budżet Narodowego Funduszu Zdrowia wynosi 200 miliardów złotych. Owsiak zbiera rocznie 200 milionów złotych. To jest 1000 razy mniej. 1000 razy mniej. Nie można Owsiakiem zastępować instytucji państwowych. Nie można. Dlatego, że to będzie nieskuteczne i to świadczy tylko o tym, że zmienili państwo polskie w państwo z dykty. Tak jak było do 2015 roku, państwo było z dykty. My, rządząc przez 8 lat, zbudowaliśmy instytucje państwowe. Zbudowaliśmy te zbiorniki, o które pan pyta. Gdyby oni rządzili, te zbiorniki by nie powstały. Nie powstałyby te zbiorniki z dwóch powodów. Jeszcze raz je przypomnę. Ze względu na to, że są wyznawcami religii klimatycznej, ze względu na to, że to wszystko, co związane jest z uregulowaniem Odry, jest sprzeczne z interesami niemieckimi. Jeszcze poprosić o doprecyzowanie, jak duże to były protesty, no bo na przykład CPK i szprychy kolejowe też budziły różne kontrowersje. Tutaj decydowano się na budowę, natomiast na budowę tych zbiorników się nie zdecydowano, więc bardzo proszę o komentarz, jak duże to były protesty, że zdecydowano się na...
Społeczność lokalna protestowała, panie redaktorze. Jak gdybym mógł dodać, szanowni państwo, do tego doprowadziła polityka nienawiści wtedy totalnej opozycji. Oni się nazwali totalną opozycją i totalnie wszystko krytykowali, co robił rząd Prawa i Sprawiedliwości. Bez względu na to, czy to było z pożytkiem dla lokalnej społeczności, czy nie. Podjudzano ludzi, mobilizowano przeciwko rządowi, przeciwko większości inwestycji, które realizujemy, realizowaliśmy. Panie redaktorze, ostatnie 8 miesięcy to jest atakowanie swoich poprzedników poprzez prokuraturę za podejmowanie decyzji. Ja rozmawiałem z komendantami ze Straży Pożarnej dzisiaj. I wie pan, co mówią? Nikt nie podejmie decyzji, bo się boi, że później będzie ciągany po prokuraturze. To jest efekt polityki totalnej opozycji. Tego, co rozpętała w Polsce Platforma Obywatelska. I dzisiaj są żniwa tej polityki. To jest bardzo ważny wątek. Dziękuję, że pan minister, pan poseł podjął ten wątek. Pamiętacie państwo Starlinki. Donald Tusk się chwalił tym, że wykorzystał Starlinki, bo nie było łączności. Wiecie, kto kupił Starlinki? Rars kupił Starlinki. A wiecie, że gdyby teraz wyszła ta sprawa kupienia Starlinków, obecny Rars by Starlinków nie kupił. Nie kupiłby Starlinków, bo by musiał rozpisać przetarg unijny. A Elon Musk przecież jest nielubiany w Unii Europejskiej, prawda? Nie wiem, czy jest niemiecki odpowiednik Starlinków. Obawiam się, że nie ma. Więc nie byłoby Starlinków. To jest bardzo ważny przykład tego, do czego doprowadzają ci, którzy dziś Polską rządzą. Doprowadzają do paraliżu państwa, a jeszcze raz mówię wam, że owsiak nie zastąpi służby zdrowia. Nie zastąpi, chociażby bardzo chciał. Ale nie zastąpi służby zdrowia. Organizacje pozarządowe nie zastąpią państwa polskiego. Nawet gdyby chciały. Ja uważam, że większość z tych ludzi ma dobre intencje. Ma dobre intencje, ale nie zastąpią państwa polskiego. A jak w niektórych liberalnych państwach próbowano wszystko, problemy rozwiązywać poprzez outsourcing, to skończyło się to katastrofą. Państwo polskie stoi na straży bezpieczeństwa obywateli. Tylko państwo polskie teraz zostało sparaliżowane przez rządzących. Urzędnicy boją się podjąć decyzję, bo pójdą siedzieć. Bo za chwilę okaże się, że no cóż, ci, którzy przejęli siłą prokuraturę, powiedzą, a nie, to im się nie podoba takie rozwiązanie i pod byle pretekstem wsadzą do aresztu wydobywczego, żeby obciążyć, żeby ci, którzy siedzą w areszcie wydobywczym, obciążyli swoich przełożonych. No bo do tego ma to służyć. Dlatego trzymają panie w areszcie wydobywczym, żeby obciążyły swoich przełożonych. To jest metoda. Jaka to jest metoda? No to jest metoda stalinowska, to jest perelowska metoda. A sędziom mówią, że no dobrze, możecie dalej być sędziami, jeśli samokrytykę złożycie. Jeżeli samokrytykę złożycie, upokarzają tych ludzi. Upokarzają tych ludzi. Jaki ma to związek z demokracją? Nie ma żadnego związku. Nie ma żadnego związku z demokracją. Komu ona wróciła? Komu ona wróciła? Ale naród wie, że można Polską rządzić dobrze. To były rządy Prawa i Sprawiedliwości. I ja jestem o tym przekonany, że Polacy nie zgodzą się do tego, na to, żeby być znowu dostarczycielem taniej siły roboczej. Tak jak chcą ci, którzy dziś Polską rządzą. My mamy też paragi zbierać w Niemczech. Bo migranci z Afryki Północnej i z Bliskiego Wschodu nie chcą szparagów zbierać. No a Niemcy przecież bardzo sobie cenią szparagi. Stąd też, tak jak Polacy przed 15 rokiem mieli szparagi zbierać, tak i teraz ich zdaniem mają. Ale Polacy się na to nie zgodzą. Polacy się na to nie zgodzą. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Dzień dobry, Aleksandra Zarzycka, Polsat News. Ja chciałabym prosić panów o komentarz do informacji, które z Brukseli dziś płyną. Piotr Serafin ma zostać komisarzem unijnym do spraw budżetu. Poinformowała o tym przewodnicząca Komisji Europejskiej dzisiaj. Prośba o komentarz i tutaj jeszcze dodam komentarz premiera Donalda Tuska do tej informacji. Premier napisał mocny portfel dla polskiego komisarza Piotra Serafina. Budżet, administracja publiczna i zwalczanie oszustw, czyli mówiąc prościej, pieniądze i kadry i to, co lubimy najbardziej. Tak to już raz było grane. Pieniądze. Benzyna miała kosztować 5,19. Miała być kwota wolna od podatku 60 tysięcy złotych. Jest?
Jedno albo drugie nie ma. A więc tyle są warte zaklęcia Donalda Tuska. Nic nie są warte. A swoją drogą, skoro on jest taki postępowy, to dlaczego polskim komisarzem nie jest kobieta, tylko mężczyzna? Proszę powinna państwa, być kobieta. Ja się... Jeżeli można jedno zdanie, proszę państwa, no mieliśmy już w historii komisarza zajmującego się budżetem, był to Janusz Lewandowski. Mówiąc szczerze, nie przypominam sobie jakiejś bardzo korzystnej dla Polski decyzji z okresu jego komisarzowania. To jest chyba kwintesencja, bo ja, szanowni państwo, byłem na posiedzeniu Komisji do Spraw Unii Europejskiej, gdzie opiniowaliśmy tę kandydaturę pana Serafina. I no, ja oczywiście zawsze się cieszę, jeżeli Polacy zajmują wysokie stanowiska międzynarodowe. Natomiast pytania, jakie były stawiane na komisji, to to, z czym nasz kandydat na tę funkcję idzie do tej komisji i co Polska, Polacy, polscy obywatele będą z tego mieli. Pan Serafin nie potrafił wskazać jakichś konkretów. Właściwie mówił, że on właściwie będzie w komisji, ale nie do końca może reprezentować nasz kraj, bo właściwie będzie reprezentował Komisję Europejską. W związku z tym ja naprawdę się nie spodziewam niczego wielkiego po tej kandydaturze i po tym czasie jego pełnienia funkcji w Komisji Europejskiej. Zresztą mieliśmy Donalda Tuska w Radzie Europejskiej i widzieliśmy, jak to wyglądało. Polska kompletnie na tym nie skorzystała. Jeszcze to też jest istotne. Dziękuję, że pan poseł to tak powiedział wprost, że skoro pan Serafin mówi, że on będzie reprezentował Unię Europejską, a nie Polskę, a przypomnę, że takie stanowisko jest przewidziane dla Polski. To nie jest pan, który startuje w konkursie i obejmuje stanowisko w administracji unijnej. On ma reprezentować Polskę w Komisji Europejskiej. Skoro on mówi na komisji, że on będzie reprezentował Unię Europejską, a nie Polskę, to bardzo groźne dla naszej ojczyzny. Z trzech powodów. Pierwszy powód to jest zmiana traktatów unijnych. Jeżeli ta zmiana dojdzie do skutku, Polska stanie się peryferium. Peryferium superpaństwa zdominowanego przez Niemcy. Drugi powód to pakt migracyjny. Proszę państwa, pakt migracyjny, który zagraża bezpieczeństwu Polski. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna zbieranie podpisów pod referendum obywatelskim sprzeciwiającym się właśnie paktowi migracyjnemu. Donald Tusk w kampanii wyborczej ubiegłorocznej uroczyście unieważnił referendum w tej sprawie. Nawoływał do bojkotu, zdając sobie sprawę z tego, jakie będą konsekwencje, bo gdyby to referendum było ważne, no to jego przedstawiciel w Komisji Europejskiej nie mógłby popierać paktu migracyjnego. Nie mógłby popierać tego, że Niemcy nam podrzucają migrantów do naszego kraju. No i trzeci element finansowy, już dokładnie finansowy. Oni nie ukrywają, że próbują wepchnąć Polskę do strefy euro. Dlatego atakują profesora Adama Glapińskiego, dlatego atakują Narodowy Bank Polski. Narodowy Bank Polski jest instytucją niezależną od koalicji 13 grudnia, dlatego jest tak atakowany. A wepchnięcie Polski do strefy euro będzie bardzo niekorzystne dla portfeli Polaków. Nie tych najbogatszych, tylko tych średnio i gorzej sytuowanych. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Dzień dobry, Agata Andrzejczak, Polska Agencja Prasowa. Też mam pytanie o wpis, ale byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który napisał: jesteśmy odpowiedzialną opozycją i nie będziemy nikogo ścigać za ratowanie Polaków. A tutaj przed chwilą od państwa usłyszeliśmy, że przyjdzie czas na rozliczenia i to nie jest odpowiedni moment na robienie polityki. W związku z tym pytanie, czy podpisujecie się państwo pod tymi słowami? Dziękuję. No, pani redaktor, my cały czas o tym mówimy, iż dzisiaj najważniejsza jest solidarność i współpraca, wsparcie dla tych, którzy potrzebują tego wsparcia na miejscu, czyli mieszkańców poszkodowanych, wsparcie dla gmin, powiatów, które zostały zdewastowane, zalane przez falę powodziową. Dlatego my dzisiaj zaproponowaliśmy bardzo konkretny pakiet rozwiązań dla gmin, przedsiębiorców, dla obywateli, rolników, którzy są ofiarami tego wielkiego kataklizmu. Natomiast rolą rządzących, rolą polityków jest rozmawiać, wypracowywać w parlamencie te rozwiązania. I to jest nasza propozycja konstruktywna, abyśmy szli do przodu, abyśmy działali, abyśmy działali. Jeszcze pan pani redaktor, to mówiliśmy już tutaj parokrotnie, padło na tej konferencji, ale skoro pani pyta, to znaczy, że trzeba to powtórzyć. Dzisiaj był kolejny dzień zespołu zarządzania kryzysowego, transmitowanego na żywo w telewizji. W trzeciej RP nigdy nie było takich teatrów. To wszystko jest polityka, co robi w tej chwili pan premier Donald Tusk. Nie ma decyzji, nie ma przepływu informacji, tylko jest polityka. My mamy konkretne rozwiązania. Przypomnę pani słowa premiera Tuska z dzisiejszego posiedzenia.
Ta informacja, którą od pani otrzymaliśmy o tym zrzucie wody ze spółki Skarbu Państwa, braku informacji i kooperacji jest szokująca, powiem szczerze. Polski premier i opozycja ma siedzieć i nic nie mówić? Nie. Będziemy konstruktywnie zadawać pytania i przygotowywać rozwiązania. I to nie jest nic wbrew i przeciw temu, co pani przeczytała z wypowiedzi pana premiera Morawieckiego. Pytanie, czy ktoś z Tauronu poniesie jakiekolwiek konsekwencje? Bo to jest spółka podlegająca bezpośrednio premierowi i wskutek ich działań dzisiaj ludzie są w stanie zagrożenia i być może jedno z osiedli we Wrocławiu będzie po prostu zalane. Wskutek tego, że decyzje nie były konsultowane i przeprowadzono dodatkowy, niezapowiedziany wcześniej zrzut wody. Panie, jeżeli mogę, panie pośle, pani redaktor z Polskiej Agencji Prasowej zadała pytanie. No ja przypomnę, że tak, Polskiej Agencji Prasowej w likwidacji. Ja tylko przypomnę, pani redaktor, że to państwo podaliście informacje z wypowiedzią Donalda Tuska o tych prognozach, które są niezbyt alarmujące, po czym po pewnie politycznej interwencji skasowaliście ten materiał. Więc pani redaktor, jeżeli państwo oczekujecie, że w momencie, w którym dzieją się rzeczy, które są rzeczami nieprawidłowymi, no, nikomu by nie przyszło do głowy, żeby powodzianom proponować lichwę, a rządzącym to przyszło do głowy. To jeżeli pani redaktor uważa, że my nie będziemy protestowali przeciwko tym złym pomysłom, to będziemy protestowali i dajemy dobre rozwiązania. Rozwiązania, które rządzący powinni wziąć i wdrożyć. Tak samo, szanowni państwo, jak państwo doskonale wiecie, spółka Intel przez nieudolność rządzących wycofuje się z inwestycji w Polsce. 2 700 000 000 zostało zabezpieczone. Niech rządzący przekażą te środki na Dolny Śląsk. 3 000 000 000 złotych, nomen omen, czystą wodę w Telewizji Polskiej. Niech te środki służą realnej pomocy. A co rządzący proponują? 1 000 000 000 złotych. To nie jest poważne zachowanie. Oczekujemy, żeby się wzięli do roboty. Chciałabym tylko zaznaczyć, że artykuł, o którym pan wspomniał, już jest dostępny na stronie. W ogóle cały czas był dostępny. No nie był cały czas, ataku, pani redaktor, dostępny, bo zniknął. Państwo ściągnęliście go dopiero wtedy, kiedy było oburzenie w social mediach, kiedy ludzie rzeczywiście wyłapali to, iż dochodzi do swego rodzaju manipulacji, ponieważ państwo chcecie ukryć komunikaty wychodzące z ust premiera. Wówczas państwo przywróciliście to na swoją stronę. Także takie są fakty. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy za uwagę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. Do zobaczenia. Do widzę. Dzień dobry państwu, Emilia Wierzbicki, witam państwa bardzo serdecznie. Oczywiście na naszej antenie cały czas trwa wydanie specjalne. My cały czas informujemy państwa o aktualnej sytuacji hydrologicznej w kraju. Nasi reporterzy dzisiaj nocne wydanie są w różnych miejscach. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem Michałem Gwardyńskim, który jest w okolicach Wrocławia. W samym Wrocławiu jest także Janusz Rzyczkowski. Dziś w nocy mieli państwo także okazję oglądać akcję, która na szczęście jak dotąd zakończyła się sukcesem. To było umocnianie wałów przeciwpowodziowych w Nysie. Tam na miejscu była nasza reporterka Paulina Zofia Niechciał i była to nieprawdopodobna akcja, drodzy państwo, nieprawdopodobna akcja, w której brali udział żołnierze, Wojsko Obrony Terytorialnej, siatkarze z Nysy, ale także po prostu mieszkańcy, którzy całą noc umacniali ten prowizoryczny wał, którzy przynosili na miejsce worki. No i jak dotąd Nysę udało się uratować. Jeśli chodzi o Wrocław, teraz na miejscu jest również nasza kamera, widzą państwo obrazki na ekranach telewizorów, to mamy takie dość sprzeczne informacje, jak to powiedział premier Donald Tusk na konferencję sztabu kryzysowego, na którą znów nie została wpuszczona Telewizja Republika. Te informacje meteorologiczne, a także informacje hydrologów są sprzeczne, ale oczekujemy tej, według zapowiedzi ekspertów, tej fali kulminacyjnej na Odrze we Wrocławiu, oczekujemy w piątek. Wówczas ona najprawdopodobniej dotrze, ale ta sytuacja jest cały czas we Wrocławiu niebezpieczna. Między innymi trwa walka o ochronę osiedla Marszowice we Wrocławiu. W nocy prezydent tego miasta poinformował, że osiedle może zostać zalane, że jest takie niebezpieczeństwo, że jest takie prawdopodobieństwo i mieszkańcy tego osiedla Marszowice mają udać się na wyższe piętra bloków. Na miejscu, tak jak powiedziałam, jest nasz dziennikarz Michał Gwardyński. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie, Michale. Ja już tutaj państwu nieco przybliżyłam sytuację. Pytanie właśnie, jak to wygląda na miejscu? Czy Wrocław jest gotowy? Jak wygląda sytuacja powodziowa we Wrocławiu?
Dzień dobry Państwu. Wrocław cały czas przygotowuje się do nadejścia tej wielkiej wody, w szczególności do przepływu tego dość wartkiego nurtu od strony Bystrzycy. To między innymi będzie miało miejsce na Marszowicach, ale my jesteśmy w brzegu dolnym, kilkanaście kilometrów na północny zachód od Wrocławia. Tam znajduje się już Odra i Państwo widzą teraz doskonale, może pokażmy te obrazki, jak trwają prace, jak mieszkańcy przygotowują się do nadejścia fali powodziowej, zabezpieczają takie miejsce, w którym to kiedyś odbywała się przeprawa promowa. Dziś mamy nowy most w brzegu dolnym, natomiast tu widzimy tak naprawdę wszystkich mieszkańców miasta, młodsze osoby, starsze, dzieci, kobiety, mężczyźni, przekrój społeczny, tak naprawdę wszystkich grup, które biorą dziś udział w działaniach, które mają na celu zabezpieczenie i uratowanie miasta, bowiem za tymi taśmami, które Państwo mogą zobaczyć, za tą kolejną warstwą tego prowizorycznego wału znajduje się już rzeka Odra, która wylewa, która powoli przelewa te wały i widzimy, proszę Państwa, kolejna, można powiedzieć kolokwialnie, dostawa tego piasku, który to służy jako wypełnienia tych białych worków, które znajdują się tu. Za chwilę również wywrotka spuści ten piasek i mieszkańcy brzegu dolnego będą pakować te worki z piaskiem. Widzimy w tle wiele osób, wielu mieszkańców, również uczniowie szkół, między innymi liceum ogólnokształcącego w brzegu dolnym, zaangażowali się w tą akcję, w akcję zabezpieczania miasta. Również te worki są podkładane pod filary mostu, jedynego mostu tak naprawdę będącego przeprawą łączącą brzeg dolny z pozostałą częścią Dolnego Śląska, między innymi z Wrocławiem. Widać, że mieszkańcy dość intensywnie szykują się na przyjście tej fali powodziowej, której przyjście zapowiadane jest za kilka dni. To warto przybliżyć, że brzeg dolny znajduje się jeszcze kilkanaście kilometrów od Wrocławia, więc jeżeli ta fala powodziowa do Wrocławia ma przyjść za kilkadziesiąt godzin, to należy dodać kolejne 5-6 godzin, kiedy to znajdzie się w brzegu dolnym. My jesteśmy na miejscu, śledzimy rozwój tych zdarzeń. Te działania są również koordynowane z tego, co widzimy ze strony Urzędu Miasta i chociażby komendy policji na miejscu, ale przede wszystkim opierają się, tak jak widać, na pracy wolontariuszy, na pracy mieszkańców, na pracy osób, które są zaangażowane w te działania, więc tutaj inicjatywa całkowicie oddolna. Mieszkańcy biorą udział w tej akcji. Tutaj trwa proces pakowania tego piasku do worków. Następnie będzie on już dalej przerzucany w kolejne miejsca, w kolejne partie wału, który znajduje się po lewej stronie. Widzą jeszcze Państwo takie wzniesienie. To jest ten wał, który będzie umacniany. Dziś umacniana jest przede wszystkim ta droga, która się znajduje. Droga, ulica o nazwie Przejazd. Ona prowadziła kiedyś do przeprawy promowej łączącą, która łączyła oba brzegi Odry, bo to jest rzeczywiście taki newralgiczny punkt, który troszeczkę dalej znajduje się na wysokości lustra wody i tam jest dość duże ryzyko wylania i przedarcia się wody do centrum miasta. Centrum miasta, które znajduje się, to historyczne tak naprawdę kilkadziesiąt, nawet nie wiem, czy 100 metrów od nas, już w miejscu, gdzie ta wywrotka wyjeżdża, tam znajduje się rynek, więc to warto podkreślić, że tak naprawdę jeżeli woda wedrze się na teren tej ulicy, to ona w dość szybkim tempie przedostanie się w kolejne części miasta, w kolejne części brzegu dolnego. Mieszkańcy bardzo zaangażowani w tą pracę, w te działania. My pozostajemy na miejscu, przyglądamy się sytuacji oraz jej rozwojowi w brzegu dolnym. Brzeg dolny to kolejne z miast, które jest zaangażowane w tą społeczną obronę swojego dobytku, swojego miasta. Tych miast na Dolnym Śląsku jest dziś bardzo wiele. Również Wrocław, również Marszowice. Tam z kolei te działania również są koordynowane przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Bierze w nich udział Straż Pożarna. Tutaj widzimy przede wszystkim czynnik społeczny, czyli mieszkańcy, którzy biorą udział w
walce, w tej nierównej walce z tym żywiołem, ale miejmy nadzieję, że mieszkańcy wygrają tą walkę, że te worki z piaskiem, które w tym momencie tutaj są wypełniane, one zatrzymają tą falę na Odrze, która jest spodziewana już tak naprawdę na przestrzeni kilkudziesięciu najbliższych godzin. Tak jak Państwu wspomniałem, po tym jak przejdzie ta fala kulminacyjna przez Wrocław, to po kolejnych około 5, no maksymalnie 6 godzinach powinna ona dotrzeć do brzegu dolnego i następnie iść dalej w kierunku dolnego biegu Odry. Tam później również do Odry dopływa między innymi rzeka Bóbr, także rzeka Kwisa, no już w województwie lubuskim Nysa Łużycka, więc ta Odra też będzie, kolokwialnie mówiąc, tutaj wzmacniana tymi licznymi dopływami, które to jednak mają swój początek swojego biegu gdzieś tam w górach. Są one na początku potokami górskimi, a następnie przeradzają się w dość duże rzeki i stanowią niebezpieczne zagrożenie, tak jak między innymi widzieli to Państwo w Nysie, gdzie Nysa Kłodzka, czy w Kłodzku siała ogromne spustoszenie. Michał Gwardyński i miejscowość Brzeg Dolny położona kilkanaście kilometrów od Wrocławia, gdzie przypominamy, że najprawdopodobniej, takie są zapowiedzi ekspertów, w piątek 20 września dotrze ta fala kulminacyjna wody na Odrze. Bardzo Ci dziękuję raz jeszcze, Michale. Drodzy Państwo, teraz czas naprawdę na króciutką przerwę, ale wcześniej jeszcze, o, to jest bardzo, bardzo istotna informacja. My również staramy się zaangażować w pomoc powodzianom. My jako Telewizja Republika na miejsce pojechało już 15 tysięcy butelek wody, ale także otworzyliśmy specjalny numer konta, na który można wpłacać pieniądze na pomoc powodzianom. I teraz poproszę też realizację o wyświetlenie Państwu tego numeru konta, a on już jest na ekranach. Tak jak powiedziałam, to jest specjalny numer, specjalne subkonto, na które można wpłacać pieniądze, no, w taki najprostszy sposób wesprzeć powodzian. My oczywiście tę pomoc materialną przekażemy na miejsce. Drodzy Państwo, tak jak powiedziałam, bardzo krótka przerwa. Wracamy dosłownie za chwilę z kolejnymi relacjami i z kolejnymi gośćmi. Tak więc warto pozostać z nami i na bieżąco śledzić tę sytuację.